Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja nadzwyczajna odbyła się 28 kwietnia, a zwyczajna 20 kwietnia. Kilka dni temu pożegnaliśmy naszą koleżankę Anetkę, która po trudnej walce z chorobą odeszła z tego świata. Przez 10 lat pracy w sekretariacie dała się poznać jako osoba bardzo ciepła, życzliwa, dobra, z otwartym sercem do każdego, sumienna w swoich obowiązkach, inteligentna, pracowita, wykazująca się niebywałą wrażliwością. Proponuję właśnie, żebyśmy minutą ciszy, chwilą ciszy czcili jej pamięć. Dziękuję. W minionym czasie zakończona została budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piękna Góra, prowadząca do ośrodka Łabędzi Ostrów. Wykonanie tej drogi jest takim doskonałym przykładem na to, że współpraca z podmiotami turystycznymi oraz pobieranie opłaty miejscowej, tak zwanej klimatycznej, może skutkować nowymi oczekiwanymi inwestycjami. W tym przypadku takim pierwszym elementem współpracy było to, iż uszczelniany był system pobierania opłat i na przestrzeni kilku lat ośrodek Łabędzi Ostrów zwiększył wpływy do naszego budżetu z pobieranych opłat. I tak w roku 2014 do budżetu gminy wpłynęła kwota 6696 zł, w 2015 9040, w 2016 ponad 10 tysięcy. Po podpisaniu porozumienia na budowę drogi do ośrodka Łabędzi Ostrów drogi gminnej, ośrodek zadeklarował partycypowanie w kosztach jej budowy w kwocie 30 tysięcy złotych. Cały koszt budowy wyniósł 61 tysięcy. Tak więc można tutaj stwierdzić, że dzięki porozumieniu, partycypacji w kosztach, a przede wszystkim dzięki opłacie miejscowej powstała asfaltowa droga do ośrodka, droga gminna. Wszystkim podmiotom turystycznym składam taką ofertę, byśmy starali się wspólnie kolejne drogi czy infrastrukturę drogową budować, uszczelniając system pobierania opłat miejscowych. Nie tylko podmiotom takim większym, bo są osiedla całe, gdzie w niewielkim stopniu niestety są realizowane te zadania. A z opłaty, która wynosi 1,70 zł za dzień od turysty, również jest odprowadzana kwota 20% dla inkasenta, tak zwane inkaso. Czyli podmiot turystyczny dzięki pobieraniu tej opłacie również ma zwiększone dochody. Wykonana została również droga o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kalinowo. Wykonawca nam zgłosił już, żebyśmy odebrali tę drogę i w najbliższym czasie będzie odbiór inwestycji. To również taka droga, która była oczekiwana długo przez mieszkańców, którzy jedna z ostatnich miejscowości, gdzie jeszcze główna droga nie była technologii asfaltowej. Podpisałem mu umowę na budowę drogi szutrowej z miejscowości Sterławki Małe do Bogacka. Na wykonanie tej drogi pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 90 tysięcy złotych i w tym roku będzie wykonana nowa nawierzchnia szutrowa. Będzie poprawiona z rowami umocnieniem poboczy. Trwają prace budowlane, drogowe na ulicy Zachodniej. Zapewne to jest trochę uciążliwe dla mieszkańców tego rejonu, tych ulic, bo tam jest jeszcze i Żółta, ale mam nadzieję, że już w miarę niedługim okresie zakończą się te prace i będą wszyscy mogli cieszyć się nową nawierzchnią asfaltową oraz kanalizacją deszczową, którą tam również będziemy mieli.
Ruszyły prace drogowe na ulicy Dworskiej w Gajewie. Tam przypomnę Państwu też z dofinansowaniem mamy budowę tej drogi ze wsparciem również samorządu powiatu giżyckiego oraz nadleśnictwa. Rozpoczęły się także prace budowlane drogowe w miejscowości Wronka w naszej gminie. Tam inwestorem jest starostwo. Przy wsparciu środków zewnętrznych oraz z naszego budżetu powstanie w tej miejscowości nowa nawierzchnia asfaltowa. Uczestniczyłem w podpisaniu umowy na budowę ronda na naszym skrzyżowaniu ulicy Świderskiej, Obwodowej i Nowowiejskiej. Oraz tydzień później, po tym podpisaniu uroczystym w obecności ministra i dyrektora generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mieliśmy przekazanie terenu budowy. Prace ruszą już niebawem, z tym, że tak jak ustaliliśmy to z wykonawcą na rozmowie razem z panem burmistrzem miasta Giżycka, w tym roku prace mają być tak prowadzone, by nie wyłączyć tej drogi obwodowej z ruchu samochodowego. W sezonie zobowiązał się wykonawca, że nie zamknie drogi, będą wykonywane prace przygotowujące, m.in. na wycinka drzew, przeniesienie instalacji elektrycznych, gazowych, sieci wodno-kanalizacyjnych. Dopiero po sezonie letnim ruszą prace bardziej już tutaj związane z nawierzchniami, aczkolwiek po analizie takiej szczegółowej wykonawca będzie mógł nam przedstawić harmonogram tych prac. No i też deklarował, że będzie się starał, jeżeli to będzie możliwe ze względów technicznych, nawet nie wyłączyć tej drogi całkowicie z ruchu, jeżeli będzie robił to ewentualnie jeden pas, ale szczegółowe informacje na ten temat dopiero będą za pewien czas, jak będzie miał pełną już analizę i przygotowany harmonogram tych robót. Jest szansa, że nie będzie tutaj ten odcinek aż takim dużym utrudnieniem w ruchu samochodowym. Wykonawca ma duże doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac budowlanych, drogowych, także myślę, że wywiąże się tutaj ze swoich zobowiązań. I w jego interesie jest również prowadzenie tak prac, by nie kolidowały z ruchem samochodowym. Rozstrzygnęliśmy przetarg na remonty świetlic w Świdrach i w Kozinie i w niedługim czasie ruszą prace. Też Państwu przypomnę, że tam pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne i to w znacznej kwocie. Ogłosiliśmy przetarg na budowę orlika lekkoatletycznego w Wilkasach. Też z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Kultury. Także w tym roku ruszą prace w Wilkasach. Mam nadzieję, że uda nam się wyłonić wykonawcę. Ogłosiliśmy konkurs ofert na dostarczenie sceny mobilnej wraz z dodatkowym wyposażeniem, sceny estradowej, która będzie służyła naszym mieszkańcom, sołectwom i nie tylko. Będzie to scena na tak zwanej szczepie, taka mobilna, by można było ją w łatwy i szybki sposób przemieszczać w różne miejsca naszej gminy. Kiedy przetarg? Konkurs jest ogłoszony, ale ponieważ to jest dodatkowym wyposażeniem, to nie mogliśmy określić krótkich terminów. Dostawa będzie w sierpniu przewidziana. Najpierw musimy wyłonić dostawcę. W minionym czasie obchodziliśmy Dzień Strażaka. Przy tej okazji jeszcze raz składam wszystkim druhnom i druhom najserdeczniejsze życzenia, by te ich zadania, ta pomoc mieszkańcom, ratowanie życia i zdrowia przynosiły im dużo radości i satysfakcji i by zawsze wracali zdrowi z każdej akcji. I jeszcze dodam, że OSP Spytkowo wygrało plebiscyt na najpopularniejszą ochotniczą straż pożarną w naszym powiecie. Niedługo będziemy oficjalnie mogli uczestniczyć we wręczeniu takiej nagrody. Plebiscyt był zorganizowany przez Gazetę Olsztyńską. Nasz projekt pod nazwą Trochę Nadziei na Nadzieję zakwalifikował się na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Warmii i Mazur.
będą prowadzone działania skierowane do rodzin, w których występowała przemoc. Te działania będą skierowane zarówno do ofiar przemocy, jak i sprawców. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 73 tysiące złotych, dofinansowanie 57 tysięcy. W dniach 16-18 maja seniorzy z naszego klubu seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach uczestniczyli w wyjeździe do Szwecji. Wycieczka krajoznawcza, w której uczestniczyło 28 osób. Ja przy tej okazji zachęcam i proponuję, by więcej osób włączyło się do naszego klubu i mogło korzystać z atrakcji, które są przygotowywane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Zapraszam również wszystkich tutaj obecnych na 18 regaty żeglarskie rząd-samorząd, które odbędą się w najbliższą sobotę od godziny 9.30 w Ekomarinie w Giżycku. W minionym czasie miałem spotkanie z panią nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycką. Rozmawialiśmy o możliwości zamiany nieruchomości niektórych, które nam kolidują bądź też są potrzebne do pełnej obsługi na przykład drogowej w naszej gminie. Ustaliliśmy taki ogólny harmonogram dalszych działań, by w ciągu, mam nadzieję, roku sfinalizować zamianę takich nieruchomości. A jest ich kilka w gminie. Miałem spotkanie z panem posłem, panem Andrzejem Maciejewskim, który przyjechał tutaj, odwiedził naszą gminę. Rozmawialiśmy na temat samorządu i planowanych zmian ustawowych w ustawie o samorządzie. Miałem spotkanie również z panią senator Małgorzatą Kopiczką na temat wspierania podmiotów turystycznych, które swoją ofertę kierują do rodzin szczególnie wielodzietnych, bo powstanie taki rządowy program wspierania takich ośrodków, by więcej rodzin mogło korzystać z wyjazdów wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich w minionym okresie w trzech, w Bogaczewie, w Sulimach i Kąpie. Uczestniczyłem w piątych zawodach ratownictwa wodnego strażaków ochotniczych straży pożarnych, który został zorganizowany w Parku Wodnym Wilkasy. Gratuluję wszystkim drużynom, które wzięły udział w tych zawodach. Cieszę się, że nasze jednostki OSP zachowały się bardzo w sposób dżentelmeński i pozwoliły wszystkim gościom wyprzedzić się w klasyfikacji sportowej. No i dziękuję również za bardzo dobre przygotowanie tej imprezy. Uczestniczyłem w jubileuszu 70-lecia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Giżycku z siedzibą w Gajewie. Jest to podmiot gospodarczy, który istnieje 70 lat od kwietnia 1947 roku. Myślę, że to chyba takie przedsiębiorstwo, można to tak określić, które jest na naszym terenie jedno z najstarszych. Ma bardzo bogatą historię, bo prowadziło różnego rodzaju działalności czy poddziałalności, między innymi skarpę w Wilkasach czy rozlewnie wód. I teraz również starają się prężnie działać, mają kilka sklepów na naszym terenie. Uczestniczyłem w konkursie Śpiewający Kormoran zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Mamy bardzo wiele utalentowanych dzieci i cieszę się, że są pod dobrą opieką Gminnego Ośrodka w Wilkasach. Uczestniczyłem w 50-leciu Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Giżycku. To również piękny jubileusz tej szkoły, do której uczęszczają osoby z naszego terenu gminy. Uczestniczyłem w wielkim otwarciu sezonu i paradzie jednostek pływających na kanale Giżyckim 1 maja. Również byłem obecny podczas plenerowej pierwszomajowej mszy świętej w Spytkowie, zorganizowanej przez mieszkańców razem z panem tutaj radnym, nie jednym, dwoma radnymi uczestniczyliśmy. Uczestniczyłem w ogólnopolskich biegach rodzinnych w Lesie Miejskim w Gajewie. To impreza, która
coraz bardziej się rozrasta i coraz więcej osób w niej uczestniczy. Dlatego też bardzo się cieszę, że z naszego rejonu też osoby czynnie uprawiają sport. Uczestniczyłem w uroczystości patriotycznej z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Byłem obecny podczas Święta Twórczości Dziecięcej zorganizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce. Uczestniczyłem w forum energetycznym w Białymstoku poświęconym m.in. planom PGE Dystrybucja wprowadzenia opłat dzierżawnych za korzystanie ze słupów energetycznych, na których umieszczamy oświetlenie uliczne. Jest planowane wprowadzenie nowych opłat. Tutaj próbujemy razem w gronie wójtów negocjować, by te opłaty nie były zbyt wysokie, a być może nawet by do tego nie doszło. Zaangażował się też Związek Gmin Wiejskich i w naszym imieniu będzie dalsze rozmowy prowadził z PGE. Uczestniczyłem w konsultacjach dotyczących dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi numer 592 łączącej Giżycko z Chętrzynem. Mieliśmy tutaj te konsultacje w naszym budynku, w tej sali. Przyszło bardzo wielu mieszkańców, z czego bardzo się cieszę, że takie zaangażowanie wykazali. Teraz jest czas, proszę Państwa, na składanie uwag, ponieważ w projekcie tej drogi zaplanowano, iż od miejscowości Giżycko do Pięknej Góry będzie ścieżka wieszorowerowa, a na dalszym odcinku nie ma już jej w projekcie. Bardzo wiele osób podnosiło tutaj i na spotkaniu i w ogóle mówi w kuluarach, że jest potrzeba, by wybudować taką ścieżkę na naszym terenie i jeżeli już są realizowane plany, a prawdopodobnie to plany na kilkadziesiąt lat będą, raz na kilkadziesiąt lat, to w naszym interesie jest to, byśmy dopilnowali, czy też postarali się o to, by projekt zawierał również budowę ścieżki pieszo-rowerowej. I takie też wnioski ostatnio wpływają do nas i przekazujemy je do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Będę też jeszcze się umawiał na rozmowę z panem dyrektorem, by doszło do realizacji budowy takiej ścieżki. Uczestniczyłem w spotkaniu z panem Markiem Książkiem i Januszem Soroką, autorami książki Parnas według Panasa, ponieważ mieliśmy na naszym terenie, w miejscowości Kamionki, pisarza, dramaturga, poetę. Był on dyrektorem szkoły w latach 52-56 w Kamionkach. I dwie książki, które między innymi wydał, opisują nasze Kamionki. Sytuację życia, czy też ludzi z naszej gminy. Panowie Marek Książek i Janusz Soroka wydali natomiast książkę na temat życia pana Henryka Panasa. Podjęliśmy też działania, by uczcić tablicą pamiątkową, czy też jakimś troszeczkę innym jeszcze ławeczką, jakimś miejscem, które by było poświęcone obecności pana Panasa w Kamionkach. Uczestniczyłem w 7. Regionalnym Meetingu Pływackim Olimpiad Specjalnych, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku. To jest impreza skierowana do osób, które chodzą do szkół specjalnych. I powiem Państwu, że to jest duży wyczyn, że te szkoły promują i uczą dzieci umiejętności pływania, umiejętności przełamania lęku przed wodą i poruszania się w wodzie. Uczestniczyłem w drugim międzynarodowym turnieju piłki siatkowej mężczyzn i kobiet Mazurek Cup 2017, zorganizowany w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Bardzo duża impreza, wiele drużyn przyjechało z zagranicy i również uczestniczyły osoby z terenu naszej gminy. Uczestniczyłem w koncercie piosenki religijnej papiejskiej Wiara czyni cuda w kościele w Wilkasach w wykonaniu dzieci z naszej gminy. Było to bardzo ładne, wzruszające przedstawienie prowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach.
Następnie uczestniczyłem również w wyjeździe i występach grupy tanecznej Fantazja i Mini Fantazja oraz wykonaniu solistów, śpiewaków z Gminnego Ośrodka Kultury i Kreacji w Wilgasach na scenie w Kętrzynie. Gminy Gokir został zaproszony do Kętrzyna na występy i była promocja naszych dzieci, które wykonały różnego rodzaju pokazy taneczne. Uczestniczyłem w otwarciu międzynarodowych regat jachtowych, kombinowych zorganizowanych przez klub Rotary z Giżycka. Tam również było wiele osób z zagranicy, z Litwy, nawet z Izraela byli przedstawiciele. Uczestniczyłem w pikniku ekologicznym w Spytkowie i rajdzie rowerowym zorganizowanym przez ZUOK Spytkowo i Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo. Jest to pierwsza impreza, duża impreza, bardzo dobrze przygotowana, także gratuluję mieszkańcom zaangażowania i profesjonalnego podejścia do organizowania tego typu imprez. Zorganizowałem spotkanie z przedstawicielem kuratora oświaty, który na moją prośbę uczestniczył w rozmowach między stronami konfliktu ze szkoły podstawowej w Wilgasach. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, poszukać kompromisu, by szkoła mogła funkcjonować prawidłowo. W ostatnim czasie po przetargu zbyliśmy działkę o numerze 812, obiekt powierzchni 515 metrów kwadratowych w miejscowości Wilgasy za kwotę 87 tysięcy 50 zł netto. Zakończyły się rozgrywki. Pierwsza faza rozgrywek mistrzostw piłki nożnej Sołec Gminy Giżycko. I tutaj gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli, zawodnikom, ale i sołtysom, radnym, z których Sołec zostały wystawione drużyny. Naprawdę bardzo fajna rywalizacja, bardzo zacięta rywalizacja. Tak naprawdę do ostatniego meczu nie było pewne, kto wyjdzie z grupy. Gratuluję tym, którzy wyszli z grupy, ale również tym, którzy uczestniczyli, bo to była przede wszystkim zabawa i integracja. A w pierwszej grupie A z pierwszego miejsca do półfinału wychodzą zawodnicy z drużyny z Kamionek, z drugiego miejsca Bogacko, trzecie miejsce zajęło drużyna z Sulim, Bogaczewa i Upał Mały. W grupie B pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy z Gajewa, następnie Spytkowo, Bystry, Wilgasy i Kozi. Zapraszam wszystkich na półfinały. Mecze 2 odbędą się 20 czerwca o 17.30, a następnie o 19 na Orlików Bystry. Następnie 23 czerwca będzie już mecz o trzecie miejsce w mistrzostwach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu Wójtowi za poprzednie sprawozdanie.